Jest to happening, wydarzenie, które nazywa się Śniadanie nad Rawą, ale tak naprawdę chcemy porozmawiać z mieszkańcami o tym, co myślą o Rawie, jaki widzą dla niej przyszłość i co można tutaj zmienić, a co jest w porządku. Chcemy przede wszystkim pokazać mieszkańcom, że to miejsce można tutaj nad Rawą odczarować. Chcemy, żeby one tutaj integrowało mieszkańców, żeby nie było takim samotnym, zaniedbanym miejscem. Chcemy też powiedzieć, że to miejsce tak naprawdę pokazać, że może mieć inne funkcje. To może być teren taki zielony, wykorzystywany przez mieszkańców. Tutaj obok zaraz widzimy, że mieszkańcy wyprowadzają swoje psy, więc pewnie by się tutaj też przydał jakiś wybieg dla psów. Największy problem to jest młodzież, która tutaj na terenie uniwersytetu baluje nocami. Nawet jak jest zimno i deszcz, nie odstrasza ich to także. Cokolwiek można by tutaj było zrobić na tym terenie, to wszystko wymaga najpierw uporządkowania problemu z dzieciakami po prostu. To są nastoletnie dzieci, które piją alkohol zupełnie ostentacyjnie. Potem są burdy, potem są różne problemy, rzucanie szkłem do rawy, na przykład w nocy. Studenci są elementem tego miasta. Mamy 7 publicznych, dużych uczelni, które jakby zachęcają też do tego, żeby u nas studiować. To jest niezwykle ważne. Potrzebujemy młodych ludzi w regionie, bo jak wiemy z tego regionu niestety, ale sporo nas odpływa. Więc mamy nadzieję tylko na zmianę postaw i zachowań w taki sposób, żeby właśnie tak projektować te przestrzenie, żeby one na to wpływały. W momencie, kiedy przestrzeń się zmienia, to też postawy i zachowania użytkowników się trochę zmieniają, więc chcemy trochę zachęcić do tego, żeby tak konstruować tą przestrzeń, przynajmniej póki co na razie na kampusie, która będzie trochę jakby zachęcała do trochę innych postaw, więc w tym upatrujemy dużą nadzieję, zresztą rozmawiamy też z socjologami, w jaki sposób właśnie podchodzić do tego. Wiemy i zdajemy sobie z tego sprawę, że dzisiaj jest to uciążliwe dla mieszkańców tutaj i to nie ma co ukrywać i sama jak tutaj przyjeżdżam i sprawdzam, jak wyglądają soboty wieczorem i jak wygląda na przykład niedzielny poranek, jeśli chodzi o porządek na wokół Rawy, to nie jest to coś, co nas uspokaja i mówi, o super, tu jest idealnie. Więc dużo pracy przed nami oczywiście, właśnie takich rozmów, spotkań, dyskusji. Ja wierzę w to, że jak większa grupa się będzie zbierała i o tym też rozmawiała i dyskutowała, to na pewno też znajdzie jakieś rozwiązania, które dla wszystkich będą korzystne.